Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na kanale. Cudownie, że jesteście, cudownie, że wracacie, cudownie, że komentujecie, że działacie tutaj. Dzięki Wam, kochani, ten kanał żyje, rozwija się. Jestem Wam bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. A z tej wdzięczności postanowiłam zrobić nową serię takich ekspresowych wiadomości, króciutkich shortów, gdzie jeżeli nie masz czasu oglądać długich materiałów z różnych względów, możesz sobie zobaczyć do playlisty Shorts, albo zrobiłam taką playlistę właśnie ekspresowe wiadomości dla Ciebie. Także zapraszam do nowej serii, kto ma ochotę zobaczyć sobie, przekonać się. A my jak zawsze pamiętajmy, że są to czytania ogólne. Bierzmy co rezonuje, co nie rezonuje, zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć i jest to dla nich ważne na dany moment, prawda? No i oczywiście jak zwykle otwarte czytanka, więc możecie buszować dowolnie, poszukiwać informacji, wiadomości zarówno ze Słońca, jak i z Księżyca, z ascendentu, z jakiegokolwiek innego aspektu w waszym kosmogramie, albo na wybierz kartę możecie szukać. I jak ciebie przyciągnie ogólnie na całym moim kanale Mistycznym Ogrodzie tytuł, przyciągnie cię okładeczka, przyciągnie cię cokolwiek, nawet wibracja, którą ja tam wstawiam, 22, 30 czy 55, coś cię przyciągnie, zobacz sobie, bo tam na pewno jest wiadomość dla ciebie. Tak wierzę i taką mam umowę z kartami, z wyższą jaźnią, z przewodnikami duchowymi. Dobrze, kochani, kto ma ochotę, zapraszam też na Tarot i Orakle, gdzie nauka tarota, wszystko na temat kart. A dzisiaj już zobaczmy, kochani, co to tutaj w tym tygodniu dla nas. Zapraszam. Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku koziorożca. Zobaczmy, kochani, co tu dla koziorożców w tym czasie. Wyższa jaźni, bardzo prosimy o informacje dla koziorożców. Dla koziorożców. Koziorożce w tym czasie, ok. Mamy kartę majestat. Bądź świadomy swojej wartości. Świat potrzebuje twojej błyskotliwości i wdzięku. Czuję, że tu ktoś z was nie wierzy w siebie i w to, jak jest wartościową osobą. Więc może warto by było spojrzeć na siebie właśnie trochę łagodniej, z mniejszą surowością, tak czuję. Nie wymagać aż tyle od siebie. Albo jeżeli tego nie potrafisz, to po prostu docenić się za to, co udało ci się zrobić, osiągnąć. Pomyśl, gdzie byłaś, czy byłeś tam 2, 3, 4 lata temu, 5 lat temu, 10 lat temu. I zastanów się, czy jest progres, czy jest postęp, czy cieszy cię ten postęp, czy cieszy cię ta zmiana, prawda? To fajnie uświadamia tą naszą podróż, pokazuje, kiedy z perspektywy czasu sobie spojrzymy, to fantastycznie widać, jak ta nasza podróż tutaj wyglądała po kolei, prawda? I tu to daje możliwość tego docenienia siebie właśnie za to, kim jesteśmy teraz, jaką podróż wykonaliśmy, ile osiągnęliśmy, co udało nam się zmienić na przykład. Jeżeli znajdziesz tam rzeczy, które ci się jeszcze dalej nie podobają, no to podróż dalej trwa, dalej wszystko przed tobą, prawda, żeby zrobić jeszcze pewne rzeczy, jakoś tam jeszcze zadziałać i zbliżyć się jakby do tego, czego pragniesz, do osiągnięcia tego celu, prawda, tego, czego pragniesz. Tak, na tym sesiku na końcu zawsze mamy około 3 karty, kochani. I tutaj trzeba się odnaleźć ze swoim życiem. Albo to już było dla kogoś, albo dzieje się teraz. Ewentualnie może to dopiero przyjść. Nie musi pamiętać czytanie ogólne. Mamy tu króla kielichów, trójka mieczy i as monet. Widać tutaj, że trzeba by nabrać większego dystansu do przykrych rzeczy, które się dzieją, do tego, jak ktoś wypowiada się w taki ostry sposób. Czyli tu czuję taką krytykę, która jest odbierana jako takie ciosy, coś bolesnego, szpile wbijane, prawda? Natomiast to, jak ktoś coś mówi, a to, jak my to odbieramy, to są dwie różne rzeczy. Wiadomo, są ludzie, którzy są złośliwi i po prostu mówią rzeczy w taki sposób przykry, bo chcą komuś dokuczyć. No są takie osoby, tu nie ukrywajmy. Ale są osoby też, które są silne w sobie i po prostu mówią coś, nie chcąc skrzywdzić drugiej osoby, tylko po prostu coś chlapną, coś powiedzą za szybko, prawda? Potem ta druga osoba cierpi przez to.
A gdyby tak nie pozwolić sobie na to cierpienie, tylko odebrać to jako informację? Zapytasz, o co chodzi. Okej. Wyobraź sobie, że ktoś ci mówi coś przykrego. Niech to będzie bliska ci osoba, prawda? Niech to będzie, weźmy na przykład na razie pod uwagę jakaś koleżanka. Tak, łagodnie. Jakaś koleżanka, osoba taka tego rodzaju. Czy to w pracy, czy prywatnie. Mówi ci coś przykrego. I to nie po raz pierwszy. Ciągle ci to powtarza. No więc teraz się zastanów, czemu ta osoba mi to mówi? Oczywiście pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy z punktu psychologii, to jest projekcja, czyli ta osoba projektuje na ciebie swoje jakieś przykre rzeczy, bóle wewnętrzne, nieprzepracowane, może jakieś nieuzdrowione tematy. To jest jedna rzecz, projekcja, prawda? Ale biorąc pod uwagę znowu temat duchowości i to, że każdy człowiek jest dla nas jak lustro, w którym odbija się to, co w nas, to tutaj ewidentnie widać, że albo ta osoba ci pokazuje, że może ty też mówisz w ten sposób do innych ludzi, a nie zauważasz może tego, albo w ten sposób mówisz do siebie, w sobie. Jak siebie tutaj, koziorożcu, traktujesz? Czy traktujesz siebie tak, jak pragniesz, żeby ciebie inni traktowali? No właśnie, i to jest duże tu pytanie. Tu by trzeba się zastanowić, bo czuję, że to się zadziewa we wnętrzu, prawda, koziorożca. Drugi temat. Miał być nowy początek, miało być tak pięknie, a wyszła no hała, prawda? Chałka jeszcze tutaj pokrojona na kawałki, bo mamy trójkę mieczy, czyli jest ból, czyli jest przykrość, czyli jest jakieś rozczarowanie. Coś tu nie poszło jakby tak, jak miało pójść. I znowu jest rozczarowanie potężne, jest znowu tutaj ktoś bierze to do siebie i cierpi. A gdyby znowu popatrzeć na to w ten sposób, że okej, to i to i to mi nie wyszło, ale pewne rzeczy mi tu wyszły, jakieś są osiągnięcia, jakieś są sukcesy. Skupiam się na tym, cieszę się z tego i automatycznie i od razu zmieniam te rzeczy, które nie wyszły tak, jak się należy. Czyli na tym się skupiam, żeby nad tym dalej popracować, ale jednocześnie pozwalam sobie na to, żeby docenić to, co już mi się udało. I tutaj jest w prywatnych rzeczach, w zawodowych sprawach przeróżność, dystans, większy dystans, kochani. Bo tutaj, jak sobie nie pozwalamy na ten dystans, a pozwalamy sobie na to, żeby wszystko nas raniło, no to wtedy cierpimy bardzo, a nie musimy wcale cierpieć. Możemy traktować to, co się wokół nas zadzieje, jako informacje, prawda? Jako takie znaki, sygnały od wszechświata, podpowiedzi. Dobra, jeżeli dostajesz, kontynuując temat, fajne rzeczy, ludzie ci mówią fajne rzeczy, to jest dobry kierunek, ale jeżeli ludzie mówią złe rzeczy, to może kierunek jest niewłaściwy. Prawda, działań, albo źle siebie traktujesz. Zastanów się, koziorożcu, jak to u ciebie jest. Tutaj mamy, kochani, koło fortuny. Wow, tutaj dziesiątka pentakli. No pięknie, pięknie to wygląda. Zobaczymy dalej. Giermek mieczy, giermek kielichów. Jakiś chaos tutaj będzie do poukładania, bo mi karty fruwają. Dwójka monet tutaj, zobaczmy. Dwójka kielichów, wow. Sąd ostateczny i karta księżyca. No, ona wcześniej mi już wypadła, ale z tym chaosem, więc tym bardziej tutaj jest podpowiedź, że jest jakiś chaos. Może jest lęk w tobie, jakiś strach, niepoukładane emocje, myśli, uczucia. Może czegoś się boisz zrobić, o czymś powiedzieć, może coś konkretnego zrealizować. I tutaj jakieś przebudzenie jest potrzebne, jakieś uświadomienie sobie, i ono się zadziewa, bo jest karta sądu ostatecznego pod spodem. Więc jeżeli czujesz gdzieś takie skołowanie, przyblokowanie, gdzieś czujesz może, że czegoś nie wiesz, że ktoś ci przed czymś tu ukrywa, może jakąś prawdę przed tobą, może ty ukrywasz jakąś prawdę przed sobą, bo czasem mamy takie rzeczy, które gdzieś mamy w podświadomości czy w nieświadomości. I nie chcemy na to patrzeć, nie chcemy tego widzieć. Gdzieś to celowo ukrywamy sami przed sobą, prawda? Na przykład inny sposób działania, inną formę podejścia, inny kierunek, inną ścieżkę, prawda? Także tutaj czuję dużo takich kwestii tego rodzaju. Dobra, zobaczmy sobie dalej następne karty. Okej, no tu chaos widać, kochani, widać, bo kolejne karty też mi się rozsypały. Jest tutaj jakaś kwestia właśnie
wybaczenia. Może wybaczenia sobie, może wybaczenia komuś, czegoś. I tu teraz trzeba pamiętać o tym, że jeżeli wybaczamy, to nie robimy żadnej przysługi komuś tym wybaczeniem, tylko sobie robimy przysługę, bo uwalniamy się od tych ciężkich emocji, od ciężkich myśli, od tego właśnie, co zabiera nasze energię. Mamy kolejną kartę. Tutaj ona mówi o tym, by podjąć się ryzyka, by podjąć się w ogóle działania w jakimś temacie, w którym czujesz, że trzeba by, prawda, zadziałać. Więc teraz zobaczcie. Coś, co przychodzi, ewentualnie coś nowego. Mamy kartę siłę, mamy siódemeczkę kielichów i koło fortuny. Widać tutaj jakby brak zdecydowania. Ten brak zdecydowania i patrzenie w przeszłość sprawia, że nie możesz ruszyć do przodu z jakiegoś powodu. I tutaj właśnie może mówisz, a ja nie wiem, o co chodzi, ja w ogóle nie wiem, o czym ona mówi. Dokładnie to tu widać. Natomiast sąd ostateczny daje ci to zrozumienie, to zobaczenie, tą prawdę, która tutaj jest dla ciebie ważna i potrzebna, żeby na przykład ruszyć do przodu, żeby stworzyć coś nowego, żeby odnieść sukces. Zobaczcie, zarówno w prywatnych sprawach, jak i w sprawach zawodowych, i też tu czuję kwestie dzieci, szeroko pojęte, więc dla każdego tu będzie inny temat względem dzieci, ale tu będzie trzeba coś z tymi dziećmi, może się jakoś nimi zająć, może jakąś decyzję podjąć, trzeba będzie im na pewno poświęcić uwagę, jeśli masz dzieci, wnuki, może dziecko wewnętrzne, może kwestia przeszłości u ciebie i czegoś związanego z twoim dzieciństwem, może z rodzeństwem, coś tutaj w każdym razie czuję, tego rodzaju kwestie. Temat ważny na ten tydzień to karta sprawiedliwości, 10 pentakli. No i tu mamy jeszcze te dwie już omówione. I tutaj widać, że jeżeli chodzi o tą stabilizację finansową, tutaj jakaś sprawiedliwość jest możliwa dla ciebie, ale trzeba podjąć decyzję, aby zacząć działać w tym temacie. Może tu są jakieś kwestie spadkowe, może tu są jakieś kwestie właśnie pomiędzy rodzinami, jakieś zapisy, jakieś pieniądze. Ja tu czuję, że może być jakiś konflikt, może cichy, może otwarty, na temat jakichś pieniędzy albo czegoś, co zostało w rodzinie przekazane, albo miałoby być przekazane, ale nie jest to zrobione, ponieważ brak tu jest porozumienia. Może w rodzinie właśnie, może w grupie. Jakieś tutaj tematy spadkowe bardzo intensywnie tu czuję. Więc aby to mogło się stać, ruszyć do przodu, to trzeba podjąć decyzję, żeby tym tematem się zająć. To samo się jakby nie stanie, to się samo nie zrobi. Tu trzeba podjąć decyzję, później podjąć się konkretnych działań, ale pamiętaj, co jest tu ważne. Każde działanie niesie ze sobą konsekwencje, więc teraz zastanów się, jakie chcesz uzyskać rezultaty, na jakie konsekwencje masz gotowość i jakie działania tutaj, które możesz wyzwolić jakby swoim działaniem, też masz gotowość i z kim tutaj jesteś w stanie stworzyć sojusz jakby, żeby przybliżyć się do tego rezultatu właściwego, pozytywnego dla ciebie, gdzie będzie sukces. Jest tu ktoś, kto także poszukuje jakby sojusznika, to tu czuję, więc dla kogoś pewnie podpowiedź. W sprawach zawodowych, urzędowych tutaj widać, że też jest decyzja do podjęcia, może kariera, może finanse, będą długoterminowe efekty twojej decyzji podjętej, więc tu uważaj, wyważ wszystkie za i przeciw, zastanów się, co tak naprawdę dla ciebie jest dobre, a co nie, tylko tak uczciwie się zastanów, bo tak jak mówię, te konsekwencje będą długoterminowe. Ktoś tutaj ma oczywiście w pracy, w sprawach zawodowych, poza domem, jakąś osobę, do której wzdycha, więc albo koziorożec tutaj gdzieś jest zakochany, wzdycha do kogoś może w pracy, albo poznasz kogoś i zaczniesz właśnie wzdychać do kogoś poza domem, albo poznajecie kogoś, albo macie bratnią duszę gdzieś tutaj, nie musi być romantycznie, to może być po prostu osoba, z którą fantastycznie wam się rozmawia, przebywa, prawda, i tak dalej. Natomiast znowu czuję, uważajcie tu, kochani, żeby się nie spieszyć w tej relacji, czy romantyczna, czy jakakolwiek. Tu trzeba pomalutku i pomału też odkrywaj karty, nie mów wszystkiego od razu i nie mów za dużo o przeszłości tej bolesnej, jeżeli chcesz, żeby ta relacja, czy to romantyczna, czy inna,
była trwała i z sukcesem. Tu trzeba mówić, ale też wysłuchać tej drugiej strony, żeby była fajna równowaga. Tak, czuję, że tutaj może coś powracać dla Ciebie do większej równowagi, natomiast nie będzie to jakby działo się szybko. Tu trzeba dać temu czas, szczególnie jeżeli jakby to jest Twój projekt i Ty pomagasz temu jakby, żeby tu był nowy początek, czy to w jakiejś relacji, czy w jakimś związku, czy gdziekolwiek, może nowej pracy poszukujesz, może nowego miejsca do zamieszkania i tutaj też się zastanawiasz. Tutaj czas musi być dany, czasem oczywiście trzeba podjąć się ryzyka, ale uważaj, żeby to ryzyko podjęte było we właściwym momencie, we właściwym czasie. I jeszcze co tu czuję, kochani, trzeba tu być strategicznym Wam w tym czasie i uważaj, co komu mówisz. Może Ci się wydawać, że jest przy Tobie ktoś, komu coś przekazujesz i ten ktoś zatrzymuje to dla siebie, zostawia to dla siebie, ale to nie jest prawda. Ten ktoś dużo plotkuje i możesz się o tym dowiedzieć w tym czasie teraz i będzie Ci przykro z tego powodu, więc znowu, nie mów za dużo do osób, które nie masz sprawdzone, a nawet jeżeli wydaje Ci się, że ta osoba jest sprawdzona, sprawdź ją jeszcze raz w tym tygodniu, bo tutaj sprawy ukryte będą wychodzić. Sprawy ukryte tutaj będą wychodzić na jaw. Prawda ukryta, zobaczmy. Ktoś mówi, że był tylko jakimś takim lekiem, prawda, na całe zło. Tak się czuje ten ktoś. Ktoś tutaj znowu mówi, że żałuje kłamstw w Twoją stronę skierowanych i ostatnie, ktoś tutaj nie może przestać o Tobie myśleć. Zobacz, ewidentnie tu widać, że ktoś tu do kogoś wzdycha. Może koziorożec do kogoś, a może ktoś do koziorożca. Dwie strony to tutaj może iść. Zobaczmy myśl pozytywną dla koziorożca. Słuchaj. Czy więcej mówisz niż słuchasz? Czy kończysz zdania innych ludzi za nich? I tu jest takie prawdziwa więź dotyczy tego, co ludzie czują za naszą sprawą i czy jesteśmy otwarci, obecni. Życie komunikuje się z Tobą, mój drogi. Ważna wiadomość próbuje do Ciebie dotrzeć. Nie bój się, że nie zostaniesz wysłuchany i zauważony. Dostaniesz swoją szansę. Na razie po prostu słuchaj. I to jest to, co tu mówiłam, kochani. Mówić ważne, ale też słuchać, co inni mówią, żeby była ta równowaga w odbiorze, w tym dawaniu i braniu, prawda? I wtedy będzie fajny sukces, żeby dwie strony były zadowolone, bo to jest też sprawiedliwość, kiedy obie strony są zadowolone, prawda? I o tym mówią, że są zadowolone z tego. No i mamy runę Hagalas. Ja czułam tutaj właśnie tego rodzaju gdzieś energię. Jest to jedna z trudniejszych energii, ale słuchajcie, spokojnie. To się pojawia po to, żeby coś ruszyć, żeby gdzieś jakąś energię poruszyć, żeby coś wskazać, że coś jest może niewłaściwym. Jakaś prawda wychodzi, coś może pęknąć, coś może jakby runąć, prawda? To jest troszkę jak taka wieża w tarocie. To są siły, które są poza naszą kontrolą i wprowadzają radykalną zmianę w naszym życiu. Więc tu może się zadziać coś gwałtownego, radykalnego, czego się nie spodziewamy, ale jednocześnie później będzie jakby taka świeżość, bo ja czuję, że to, co się tutaj dzieje, to, co jest poza naszą kontrolą, to radykalne, jakby wprowadza później zmianę, która jest dobrą zmianą. Więc jakby pozwól sobie z tym popłynąć, prawda? Nie blokuj się, nie stawiaj się jakby okoniem do tych zmian, bo one i tak się zadzieją. Jakby nie jesteśmy w stanie, bo mamy koło fortuny. To jest potężna siła i karta sprawiedliwości. Potężne siły z przeznaczenia, które sprawiają ten ruch, prawda? Które sprawiają, że jakieś tu zmiany następują, coś wychodzi na jaw, jakaś prawda. Tu zdecydowanie jakaś prawda. Dobrze, kochani, jak chcecie więcej, poczytajcie o runie Hagalas. Jest mnóstwo fajnych artykułów w internecie.
A teraz jeszcze zobaczmy sobie mini. Wybierz kartę, gdzie możesz zapytać o sytuację, o osobę, o wydarzenie. Masz trzy możliwości. Jeden, dwa, trzy. Idziemy po kolei. Jedynka. Zdecydowane tak. Mamy dwa. Tutaj nie. I trójka. Tutaj mamy także tak. Życzę nam wszystkim na ten tydzień dobrych energii i żeby ta runa Hagalas faktycznie wskazała nam na to, co jest już nie dla nas i co ma runąć, niech runie i niech płynie to, co ma płynąć, prawda? Niech jest dobrze. Pozdrawiam serdecznie, kochani, do usłyszenia.